Państwu. Ryby mają głos z niu, z tej strony Tomek. I Szymon, witam serdecznie. Witamy Was serdecznie w czwartym odcinku tego roku. W zimowej aurze eee, chyba się nie da nadal jeździć ani na lód, ani bez lodu. Nie. Przynajmniej u mnie takie warunki nie są zbyt komfortowe, niestety. Eee, nie wiem, jak u Ciebie Szymon, zima wygląda. Nie jest lepiej, nie mam śniegu, co prawda, i ten, ale zimnica niemożliwa jest. No u nas może nie, nawet fajnie wczoraj śnieg popadał gdzieś tam trochę deszczu, a niestety wszystko jest cały czas tak minus 3, minus 0, plus 3. I to tak ani lodu nie zrobi, ani wiesz, ma, nie rozpuści tak. Te... jak to w górach trawa zielona nadal, ale zimno jest i wieje niesamowicie. Stary stary. No właśnie, no właśnie. No dobrze, a dzieje się coś Szymon ostatnio w naszym świadku, bo tak oprócz tego, no, że rybomania man... zmieniła termin. No, właśnie... przełożona. <laughs> zmieniła termin. Właśnie też nawet żeśmy o tym rozmawiali na wywiadzie z Dawidem i z tego miejsca chcielibyśmy Was zaprosić na niedzielny wywiad z Dawidem Moską, który nagraliśmy w tym tygodniu. Tam Dawid. też rozmawialiśmy o różnych rzeczach i również o rybomanii, o bieżących sprawach, o zawodach i tak dalej, więc zajrzyjcie. Już w niedzielę dostępny nowy odcinek z wywiadami. Kto jeszcze nie subskrybuje, niech zasubskrybuje. Eee, oczywiście łapka w górę. Albo łapka w dół, bo jeszcze YouTube jednak pozwala. Rozwiązanie konkursu z zeszłego tygodnia, oczywiście dostępne w opisie filmu i tam osoba, która jest wskazana, prosimy o to, aby zgłosiła do nas się w wiadomości prywatnej. Tam dogadamy szczegóły wysyłki tej niespodzianki. I również prosimy o to, aby uważnie słuchać odcinka. W którymś momencie padnie następny konkurs, i znowu będzie jakaś, jakiś pakiet spożywki. Od, od jakiejś firmy do waszej dyspozycji. Także zapraszamy serdecznie do odcinka czwartego roku 2022. Leci, leci. leci. Daję aleki i lecimy. No dobrze moi drodzy, no cóż, no sezon jaki jest, taki jest, wszyscy wiemy. Firmy czekają na nowości, zbierają się, no ale mamy jakby producenci sami w sobie, nas trochę ratują i pokazują nam, co będzie. Także mm -hmm. zacznę od tego, o czym wspominałem ostatnio w ostatnim odcinku, czyli Munch Bites. Munch Bites zaczyna się chwalić trochę więcej. Już pokazuje zdjęcia i zdradza. Wiem, że będą kulki, będą liquid foody ciekawe, będzie Dirty Squid na przykład, Sweet Shop, Zinga, żółta jakaś będzie, hot sauce i kokobery. To taki kolor miał właśnie jako te kulki, które wspominałem ostatnio. Ale to mówisz o, tej, o tym poście, co wrzucili z tak, tymi etykietami, tak, 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 bo to tak, nie pokazali tak, produktów, tak. tylko. spaniaczki pokazały no, właśnie no. same etykiety. Ale pokazali no. wcześniej w tym odcinku, o którym mówiłem, te kuleczki, takie malutkie, 10 mm. Tak, kojarzę, kojarzę. Tak. Tak. Więc to właśnie 10 mm będzie kuleczka jakaś taka malutka. Także to jest to, moi drodzy. Genlock Premium Brand, kolejne nowości pokazuje i Genlock Ultra kosz do podbieraka w rozmiarze mm -hmm. 50x60x35, gumowany, używamy gumowanych podbieraków, sami wiemy, wygodne, nie śmierdzi, nie, nie naciąga wodą i tak łatwo się haczyk nie wbija i tak samo ten właśnie model jest gumowany, także jak ktoś szuka, można się przyjrzeć temu. Mam tutaj Dynamite i dlaczego chcę o nim wspomnieć? Dlatego, że tak pisga złem i jest zimno. Jak jest zimno, tutaj woda jest zimna, więc przypominamy na przykład jeden z produktów dobrze znanym w większości pewnie z Was, czyli Sweet Steam. To jest e, zimowej. zimowej Sweet F1 Cool Water tak zwany, tak, z takimi tak. sopelkami namalowanymi, taki, tak, zimna tak. naklejka, także to tak dla śmiechu. Tak, przypominamy, przypominamy. Nawet, tak wiesz, co, nawet, żeśmy niedawno rozmawiali o tym, że czy, co kto ma u nas w waliskach i, i, kurde, zdarzyło się, że faktycznie mam. No to tak, każdy ktoś tam ma jakieś cuda. Także, także zapraszamy, jakby ktoś ten. Tandem bites moi mojej drodzy słuchajcie. Mm -hmm. Ten baj dobrze wszystkim znany w koło nam, gdzie e, ma nasza firma. E, I nadchodzi nowa linia bagaży i pokrowców, słuchajcie. E, pamiętam e, parę lat. E, niektórzy używają tych bagaży i one się bardzo dobrze trzymają, także wykonanie ich było dobre, bardzo dobre, z mocnych materiałów. I teraz też ogłaszają, że już niedługo będą ujawniać powoli, e, 50 nowych w sumie produktów będzie. Także pokażę wam zdjęcia, pokażą się gdzieś tutaj, albo tutaj, albo między nami między nami, także pokażę wam zdjęcia, już niektóre są także będziecie mogli się przyjrzeć jak ktoś szuka na sezon akurat w sam raz eee, Trabuco Fishing słuchajcie, Trabuco firma Trabuco, pokazała nie tak, ogóle, bardzo ciekawy i fajny kołowrotek o nazwie Spectrum FDR z małym oznaczeniem CTR no bardzo fajna maszynka słuchajcie, fajny duży klips metalowy jak zwykle, no, wykonanie z wyglądu Trabuco bardzo fajne. W środku mechanizm też mocny. Przełożenia, rozmiary, akurat ten pokazali rozmiar to był 4000, tak? 4,500. Mm -hmm. Także no, fajny kołoowrotek, jak ktoś szuka również. Fajne. Ja mam taki właśnie ten, takie właśnie spostrzeżenie, że trabuko generalnie to jest tak, takie. Wiesz, nigdy nie miałem żadnej wędki. Wiele razy już się przymierzałem w sklepach do nich, ale mam takie wrażenie, że takie, to trabuko to jest takie trochę takie włoskie Alfa Romeo, nie? Że, Nigdy nie, 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 wiesz o co mi chodzi? Że mają taki specyficzny design, tak. że jak widzisz wędki trabuko, to od razu myślisz, to będzie trabuko, nie? I... Tak, no, u mnie na przykład też bardzo popularny jest kolmik. No, mhm. Nie tak popularny jak w Polsce, tak, ale tutaj u mnie jest na przykład popularny bardzo kolmik i mają świetne kołowrotki do federa, mhm. do macza. Wędki federowe mają świetne, także no, przedstawię, może wam, jak w którymś nagraniu zobaczycie, pokażę Wam, jak to wygląda. Moi drodzy, Icarb. E IKarp e pokazał, pochwalił się, no jak to chłopaki po przerwie, wiem, że robią tam przemblowanie. Olbrzymia dostawa od nasza, mm -hmm. od nas także no, świetne ciuchy. No, linia tych ubrań Zero Tolerance i tak dalej, także no, taki zimno. Tak. A będę dzisiaj opowiadał jeszcze Zero Tolerance. No, bardzo fajne. No i od Green monkey tak samo fajne kibelek, sraczyk przenośny, turystyczny z woreczkami. Ja nie widziałem. No, Chcę nie widziałem. Chcę zdjęcia. No, no Są takie te <laughs> kibelki od Green monkey. Także no, fajne robią te kibelki. Masz woreczek i możesz sobie usiąść, bo masz deskę pokrywę normalnie na nim. Tak ten. Dobra, chcę zdjęcia na pewno. No, e, także dużo, dużo, dużo powerbanki, czajniczki, talerzyki, sztućce, etc. Et jak, to, jak to firma ma. Także jak ktoś szuka do ikarpia, zapraszamy, można tam zajrzeć. E, Trotka, moi drodzy, sklep wędkarski Trotka z Warszawy. E, Zapraszam serdecznie, bo są w sprzedaży łódki zanętowe Botmana także jak ktoś tam chce to można Świeżu nawet na raty ta tak można na raty sobie kupić można ten także wszystkie opcje no i wielka wiadomość moi drodzy nowa marka w sklepie Trotki czyli Sonic Sonik no, no, pojawi... faktycznie Nie, nie, nie było wcześniej nie było, nigdy nie było. To od tego roku od teraz dopiero właśnie weszła do trotki firma Sonic. Także jak ktoś jest miłośnikiem tej marki, to już wie gdzie może szukać jakby co. Są kije, torby, bagaże po jakieś i tak dalej. Także jest tam w czym wybierać, moi eee, drodzy. Guru i guru, 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 moi drodzy, i guru też wypuścił kosz podbieraka. Eee, nazywa się Barb Safe, czyli jakby. Haczy, haczyki, tak? Mm -hmm. Bezpieczny dla haczyków, bo jest to wykonanie z nylonowej siatki. Kosze. Jak wiemy, my mamy ten przywilej tutaj, w tej części Europy, że możemy ich używać, bo w niektórych krajach jest zakazana ta siatka. Jest ciekawe, nie? Ale tak. wiesz, ja też nie jestem fanem nylonu, bo, bo, bo uważam, że te supełki, jak jest źle wykonane, to i grube masło no, to... nie oczekuję chyba, że będzie źle wykonane, raczej będzie to wykonane w najwyższej jakości. No, z jakiegoś powodu w Anglii na przykład nie wolno ich używać, więc no... Ale to są przepisy środowiskowe, tak? Ale no jak ktoś użyje raz takiego podbieraka, to wie o czym mówię i waga jego jest po prostu do... Zniewalająca. Czuje się tylko sztycę tak naprawdę. Nie wiemy, że operujemy w ogóle podbierakiem w wodzie, tak? Także to wiadomo o co chodzi. No i to tyle ode mnie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o wiadomości ze sklepu. Aleś się dzisiaj strasznie ładnie pospieszę. A dzisiaj za to mam więcej na później. Dobra, dobra, no to dobrze, no to ja w takim razie poczynuję teraz. Dzięki, dzięki, dzięki. No i słuchajcie. Polecimy sobie wieściami z YouTube'a. No tak, no nie, co prawda, co prawda, przymierzam się do kolejnego odcinka, gdzie pojawią się znowu, e, zbieram e, rzeczy z TikToka i z Instagrama. I myślę, że się pojawi ten odcinek już znaczy w kolejnym albo następnym odcinku. Pojawią się nowości, bo znalazłem parę fajnych kanałów. Ale wróćmy do tego. Mówiłeś, wspominałeś o tak, nasz tak Zero Tolerance. I tutaj w tym tygodniu też wpadł filmik. Właściwie 26 stycznia. Króciutki, reklamujący filmik, właśnie. Cały zestaw ciuchów zero tolerancji. I w sumie nie przykułby mojej uwagi, bo to jest jeden kolejny filmik reklamowy, ale muszę się przyczepić. Pokazali panów, którzy chodzą po skarpie, która ma 15 metrów nad wodą, którzy oglądają wodę przez cały film. No. takie no. To, to <laughs> chyba brakło. Łowić na... nie będą w taką pogodę przecież. No właśnie mogli bo Noszą ze sobą wszystko, co jest potrzebne do wędkarstwa, więc po co, żeby ponosić sprzęt? Na wycieczkę do noszenia sprzętu poszli? Znaczy, że nie widziałem tego. No, także... No, ale faj, film fajnie zrealizowany, tylko po prostu brakło sensownego scenariusza. E... <laughs> Chyba. Albo... No nie wiem, ja się zgubiłem w trakcie dwuminutowego filmu. Słuchajcie, no i oczywiście e... nie byłoby odcinka, gdyby się nie pojawił film od... Tak, siwy feeder. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie. No i siwy feeder będzie zmieniał nazwę kanału. Taka plotka chodzi. Będzie to siwy bolonka trochę śmiesznie, ale Siwy Bolonka ja trochę śmieję się, bo, bo pierwsza, film nazywa się Pierwszy Raz z Bolonką. Myślę, że, powiesz, myślę, że, powiesz, że będzie się nazywał Siwy Najdroższa Taca ta półka. Na nie, nie, nie. Nie opowiadam nie. o tym. Nie, nie, nie. nie. Siwy, siwy Bolonka albo bruna, Brunet z Bolonką. O, to uuu, będzie Brunet z Bolonką. Uuu, brunet wieczorową porą z Bolonką. <laughs> Także film Brunet z Bolonką. Zapraszamy serdecznie. No, ale słuchajcie. Zaczyna być tak, że y, takim siwym, y, siwym Muszę się dowiedzieć, jak jest po czesku Siwy, siwy Feder, bo e, e, no Jedemy na Ryby znowu się pojawił. To taki chyba Siwy czeskiego YouTube'a będzie. I e, e, kolejny film. Bardzo fajna taka relacja z nadwody, jak u Siwego się pojawiają. Podobny charakter, ma też trochę chyba z dowcipem. Nie wszystko rozumiem, ale, ale dobrze się to ogląda. I tym razem też nad wodą w zimę. Jest, jest powędkowane, także e, oczywiście linki do wszystkich filmów znajdziecie pod filmem. E, dawno nie było kanału e, na naszy, w naszym, naszym, naszych poleceniach. Zimowy spławik na rzece, szukam ryb na nowych miejscówkach, wędkarski show. E, taka malutka rzeczka, relacja, króciutka relacja, taki właściwie vlog e, z gaworzeniem o wędkarstwie. Bardzo przyjemnie spędziłem prawie 9 minut czasu oglądając ten film. Ale jak już byliśmy za granicą, to pamiętasz, kiedyś pokazaliśmy taki film z kanału, i od czasu do czasu wraca ten kanał, Nikil Karp specjalist. I pojawił się kolejny bardzo fajny film, taki na wspomnienie z lata rodzinna weekendówka. Nie, nie wypuwie tego poczesku prawidłowo na pewno, czy tam po słowacku. Natomiast no, rodzinna weekendówka i to jest takie wspomnienie z wypadu z rodziną, z dziećmi. Przy okazji pokazane jest przygotowanie zestawów, e, ognisko, jakieś tam grillowanie, piękny karp się pojawia. Nie będę wszystkiego spoilerował warto. 5-minutowy e, filmik, więc to nie zbawi, więc przerywnik w pracy, czy wieczorkiem przed snem e, można sobie zobaczyć. Zanęty Grabowski. No tutaj nie ma co ukrywać, że już staliśmy się stałymi fanami tego kanału. Ja przynajmniej na pewno. Bardzo fajny film, taki też. Tym razem nie bardzo merytoryczny, ale taki właśnie wypadowy film, który się nazywa Czekałem na nią 7 lat. Przepiękna ryba złowiona w rzece Odra na bolonkę. Ja się doczekałem, to jest chyba szósta albo piąta ryba złapana przez Grzegorza w, tego, w trakcie tego filmu. I tyle moich chciałbym Wam zespoilerować i nie jest obrzana. No. Ale też już mam na koncie tę rybkę. W swoim no, życiu. No, no, no. Raz, ale mi się udało złapać, także. Także no, ja też czekałem dużo, bo ja czekałem 30 parę lat na to, żeby złapać tą rybę. O, no, no Nie mogę powiedzieć nazwy ryby, bo no spoileruję, no tak. więc warto obejrzeć. Fajna rybka. Słuchajcie, chyba wspominałem już o tym kanale. Ale teraz pojawiają się bardzo często filmy, i wydaje mi się, że to chyba spowodowane zimową porą, i autor ma trochę więcej czasu na to. Przepięknej scenografii butelkowej, Morph Fishing, pokazuje nam całą serię filmów Zrób to sam. Mm -hmm. I akurat w tym odcinku jest płynny pokarm, najskuteczniejsza zalewa do naszych przynęt. Z dużą wiedzą merytoryczną, pokazuje, jak przygotowywać różnego rodzaju zalewajki. Właśnie w tym wypadku płynny pokarm i tak dalej, tak dalej. Zajrzyjcie na całą serię. Fajna wiedza, jeżeli ktoś się bawi a w różnego rodzaju przygotowywanie samodzielnie dodatków do wędkowania, to tutaj na pewno znajdzie jakieś ciekawe informacje. Niedawno wspominałem o kanale Primanki i był tam, jak zachwalałem, film i tutaj też mamy taki vlogowy też odcinek. Jakby no, to nie jest odcinek gdzieś tam w domu czy coś, tylko z nadwody. I Trocie 2022, odcinek szósty, ale kaban na takiej malusienkiej rzeczce. Ale, o, ale ładna rybka, faktycznie warto zajrzeć. Fajnie pogadane, fajnie połowione. Dobrze się to oglądało. Duży kanał, jak zwykle. Mhm. Chyba co tydzień też już jak siwy nam się tu wpasował. Matrix Fishing. No, i to jest co? Wszystkie dobre przynęty, które nam są potrzebne na takie łowienie w takich warunkach, powiedzmy, zimnych. I tam jest opowieść o na przykład kukurydzy, którą też warto po fajnie poglądać. No, także zapraszam serdecznie też. Merytoryczny, fajny film. I z merytorycznych filmów, z domu, zapowiadany już w zeszłym tygodniu, pamiętasz, już Ania opowiadała mm -hmm. nam o swoich wędkach, mm -hmm. a w mm -hmm. tym tygodniu Ania opowiadała nam o swoich kołowrotkach. więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany o tym, na jakie kołowrotki łapie, co ma więcej do powiedzenia o tym Ania Fishing Queen, serdecznie zapraszamy do filmu Przegląd kołowrotków do Fidera. Tani versus drogi. No dobrze, i teraz co ciekawe, że e, tu będzie ta sama osoba. Mm -hmm. <laughs> tylko na innym kanale John Artur Angli e, Angling. Mm -hmm. e, z 18 stycznia. E, zimowe wędkowanie. E, no i no. Prawie w lodowych warunkach, w takich szczelinach między krami lodowymi, e, łowione jest na Fajne. Jak przypomniałem się scena sprzed dwóch, sprzed trzech lat, jak pojechałem na ryby i zacząłem łapać, a z drugiego końca zbiornika mi napłynęła kra. I musiałem czekać godzinę, aż sobie pójdzie. No. Ja kiedyś rzuciłem koszyczek i. Nie fat. nie wpadł. Wpadł. Został na został, nawet mam gdzieś jeszcze zdjęcie takie, stoi koszyczek na tafli. No właśnie, no właśnie. I słuchajcie, na sam koniec taka perełka, jak zwykle serwowana nam przez Federsklep, opowiadana przez samego Marcina Kurzepę o klasyku, czyli Encyklopedia Zestawów Federowych. No, fajny film. Fajny film. I jeżeli ktoś łapie klasykiem, to wystarczy to raz obejrzeć, i na cały sezon wiesz, na co łapać i co sobie wiązać. Naprawdę bardzo, bardzo dobry film. Szapoba, panie Marcinie, dziękujemy bardzo za te filmy. Naprawdę dobrze się to ogląda i sprzedajesz pan bardzo dużo dobrej wiedzy. Tyle ode mnie, panie Szymonie. Oddaję głos do studia Tyrrrrrrrdingiel. No cóż, ode mnie. No cóż, no to wieści trochę z nadwody, trochę z nienadwody. No zobaczymy, pomieszane trochę. Z po... Pomieszanie z poplątaniem, ale coś. Engryfisz, moi drodzy, Engryfisz organizuje super świetne, charytatywne zawody. Już nie ma miejsc. Już nie mam miejsc, dostarczą. ale dlatego o nich wspominamy, bo warto zawsze takie inicjatywy upubliczniać. Tak jest, dlatego wspieramy i opowiadamy. Tak, tak, wspieramy, opowiadamy. Bardzo dziękujemy za, takie, za taką organizację takich zawodów. Także dla dzieciak przyda się. Zawsze fajne rzeczy się robi. Łowisko Perko z Także 20 marca, jak ktoś chce, może nawet przyjechać i pooglądać sobie. Oczywiście jak jeszcze będzie można. Ale ten, no, a tutaj jeszcze Angry Fish, sklep wędkarski, moi drodzy. Wprowadził fajną promocję. subcia Środa. A, środa. A Subcie Środa ma to do siebie, że co tydzień o 9 rano będzie wprowadzana promocja jednodniowa na jakiś produkt. Zupełnie jak Wiki. No o będzie była teraz, już jak nagrywamy, no to już nie ma, ale była e, mata Karpiowa, przeceniona fajna, także kołyska taka mata, kołyska e, karpiowa, także jak ktoś chcesz, subcie środę, trzeba oglądać. E, tak, moi drodzy, no w końcu wielkie nastąpiło. Jak już to oglądacie, to już to jest. Dzieje się i trwa. Wielkie otwarcie sklepu kal 22 Tak jest. W nowej siedzibie na obrońców. Y, Obrońców, obrońców Modlina. Tak, Cztery, tak? tak? Tak, Na, na pierwszy piętrze w, w Krakowie. Więc dru, ja podpowiem, jak będziecie zjeżdżać tą bliżej tej głównej drogi, to druga brama. Tam jest takie zielone są tablicz, znaczy tabliczki, że to centrum wędkarskie jest. I to nie są te pierwsze schody na górę, które tam widać w budynku, tylko trzeba takie za ten budyneczek zajść i tam jest następne na schodkach, następny mały banerek. Myślę, że to widoczność też się poprawi z wielkim tak, otwarciem. Się... Ja byłem sprawdzić i powiem. No, no, szykują się. Jest sprzętu, już jedzie, reszta dojedzie. Kopara także. mi opadła, a z dzisiejszych no. rozmów, co tam się w sklepie ma znaleźć, to powiem szczerze, no. no czekaliśmy będzie. długo na takiego misia w tym mieście. Tak, tak, tak. Będzie, no. będzie grubo, także super. Będzie cały weekend teraz z tego otwarcia, będzie super. Goście będą. Będą no chłopaki z Meusa będzie Bartosz Oleks, Federbajta, no będzie, będzie się tam działo. Także będzie, będzie. Fajny, jest, fajny sklep się zapowiada. Dzisiaj tak. oglądałem, naprawdę jest kawał powierzchni, super, swobodnie się chodzi jak po supermarkecie, jest mnóstwo fajnego, fajnych rzeczy. No, zapraszamy o, serdecznie. Super, także super, moi drodzy. E, PZW dało informacje na temat ostatniej konferencji Wód Polskich, moi drodzy. Co mieli zrobić, no? No, co mieli zrobić? Wydali jakiś bardzo głupi komunikat na swojej stronie, opisujący roku... jak to są wspaniale, ile to wody oni w ogóle mają i udostępniają wędkarzom, co mnie tak. powala na kolana, obwody rybackie oni to mm -hmm. nazywają. To nawet nie są obwody wędkarskie, tylko obwody rybackie, mm -hmm. moi drodzy. A na końcu jest informacja, że i tak w tym roku 2022 na wszystkich wodach, które oni nadal są pod ich tym, obowiązują opłaty. Ale z takich ciekawostek, nie wiem, czy że, też podsyłam wam w miarę na bieżąco Tobie i Grzesiowi informacje, nie wiem, czy zdążyłem podesłać, bo doczytałem gdzieś, że podobno Wody Polskie negocjują, że przyszłego roku, tak jak ja bym tak, to no, negocją, oprócz tak, tych 27 regionów re 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 rybackich rejonów, no. obwodów. Mają się pojawić dodatkowa setka e, i że w tej chwili są to negocjowane nie tylko z PZW. Nie, więc, no tak, tak. No, bo to... e, no więc jest szansa, że to jest się szansa że Na przyszły rok jest szansa, moi drodzy. No jest szansa. Także liczymy na to, jak ktoś chce trochę więcej informacji, oczywiście może poczytać sobie świetne wpisy. na tego. No i też w ogóle poszukajcie na YouTubie, też jest mnóstwo wypowiedzi innych tak, blogerów tak, tak, tak. i są też nawet osoby, które były na tej konferencji. I zobaczcie, też jest taki film dwóch panów. Nie pamiętam już kanału, przepraszam was chłopaki za to, ale świetny materiał na żywo z wywiadem, bo przeprowadzili tam z jednym z jedną z osób ministerialnych sam wywiad i komentują tak. to na żywo i jakby to kawał fajnej roboty. Poszukajcie na YouTubie, przepraszam, teraz to na żywo właściwie z, z Szymonem żeśmy ogarnęli, więc jakby nie szukałem wcześniej tego materiału. No, więc ja i dalej posuwając się, no moi drodzy, jako że już wspominaliśmy o tym, że wisi sopel z nosa, Puchar Złotej Murmyszki. Moi drodzy, Puchar Złotej mormyszki zawody 30 stycznia będą rozgrywane na Ostrowach nad Okrzą w Częstochowie, także no, jak ktoś lubi, ten, ten lód na pewno będzie, bo zimno jest jak cholera. Kolejna przykra wiadomość dotarła do nas, że śląskie targi wędkarskie też zostają tak. odwołane, przełożone. Też właśnie tak. Miały się odbyć 11-12 marca. E, no, Ile później mają być Rzeszowskie, z tego co pamiętam, tak, albo gdzieś tam Podkarpackie być. i zobaczymy, tak, jak u nich sytuacja, bo też dawno posta nie widziałem na ich Facebooku. Tak. A w ogóle, na przykład, w kwietniu miały być Krakowskie, Myśliwsko-Wędkarskie. Tak. I na razie też brak informacji, tak. więc bardzo tak. prosimy tak. organizatorów, jeżeli coś wiedzą, my Was oznaczymy. Dajcie nam znać, jakie są plany. Z ochotą o tym opowiemy. Jeżeli coś miałoby się odbyć, to może warto nam dać znać. Tak jest. Tak jest. No moi drodzy, w końcu nadeszła ta chwila wiekopomna fansomania, moi drodzy 2022 ogłosiła regulamin. Ogłosili regulamin i zmiany, moi drodzy. Powstała druga liga fansomanii. Tak. Wcale się nie dziwię, bo to takie. No nie bo chętnych dużo strasznie no, Chętnych było, dużo, więc, więc w jakiś e... sposób trzeba to zacząć tak, ogarniać. No tak, za powstanie trzecia i czwarta. Okaże się. Okręgówka. No może będzie na innych zbiornikach, na innych tak zasadach. Jest, no, tak kto jest. wie, kto wie. No, eee, projekt, cały projekt, cykl fajnie. oczywiście fansomani rozgrywany jest na Batorówce, Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Eee, kto nie był, niech żałuje. Kto nie zna właścicieli, też niech żałuje. Także. Pozdrawiam serdecznie. No, druga liga ma dwa terminy: to jest 15 maja i 25 czerwca. Pierwsza liga, no nie będę wymieniał, bo tego jest hektar. Finał wielki: 3 i 4 września, oczywiście, też na łowisku Batorówka. Także super, czekamy, będzie się działo. Na pewno będą rzucali zawsze jakieś te. Będziemy Wam podsyłać my dalej. Metod Feder Północ, proszę Państwa, grupa Metod Feder Północ organizują Daiwa Nord Cup. A fajne jest to, że organizujemy na Pomorzu, także tam w części północnej, gdzie zazwyczaj słabo się tam dzieje z zawodami, a tu się chłopakom udało, także gratulujemy. Tej tak pula nagród w finale 25 tysięcy złotych. To już tak całkiem, całkiem. To już się zaczyna robić grubo. No, już tak, całkiem, całkiem, moi drodzy. Także będziemy obserwować, będziemy Was informować dalej, jak tylko dostaniemy jakieś informacje. Coś tu jeszcze mam. A, super puchar łowiska wojnowice No Kill. Też mm -hmm. to się będzie odbywał. Także jak ktoś tam gdzieś w okolicach ich jest, to zapraszamy serdecznie. Też fajna impreza. No i chyba. To, co na co wszyscy czekali, słuchajcie, chyba. Nie znam osoby, mm -hmm. która by nie czekała, czyli Metod Feders Polska Masters. Moi drodzy. No. No co więcej powiedzieć? No, metod, Fede Polsk, metod Fede Polska, Masters na łowisku Maślanka, która przychodzi, reorganizację, przebudowę. Całkowite przeoranie, no. Uf, gratulujemy no. podjęcia decyzji. Na pewno wyjdzie na plus jako dla łowiska i dla jego rozwoju dalszego, ale też i dla nas, wędkarzy. I dla organizatorów wszelkich zawodów. Także. No ciek wiesz, no, przede wszystkim rozmawialiśmy z Dawidem e, tak. i wiemy, że będzie bronił e, no, będzie ostatniego tytuł. zwycięstwa, więc a z tego, co plotki dochodzą, tak? bo to chyba nie, nie było tego w komunikacie, ilość osób zostanie zwiększona, jeżeli chodzi o atakujących. Chyba tak. Więc chyba tak. ilość osób atakujących, i tą mm -hmm. jedną osobę, która jest na szczycie, będzie coraz Dowody większa. Dowody będą 15-17 lipca czyli to będą trzy dni zawodów, mhm. eee, zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa do zakupu tych biletów, żeby była oddzielną stroną stworzoną tylko do tego, żeby nie było przykrych wypadków, że się strona... Jak, jak przy innym challenge'u ostatnio? Nie no, jest, to jest normalne. wiem, no, ilość osób, to, która tam była, po prostu była ogromna. No. Kliknij, odśwież, kliknij, odśwież, kliknij, odświecz, kliknij odświecz, no to ta strona, wiesz no wiem, wiem. No, kupowałem przepust, tam bilety Także, no moi drodzy, kto sobie zaciera ręce, to niech zaciera, bo o bilety jest strasznie ciężko. Metod Feder Polska Masters na Maślance. Wszyscy czekają, tak, moi drodzy. Puchar Feder Strefy. A, Puchar Feder Strefy będzie fajny, też na Batorówce 23 lipca. I fajne jest to, że będzie można mówić na Feder metodę, bombkę, sinking bomb i pele dwaglera. Będą dopuszczone. Także, jak ktoś lubi się wyżyć w różnych metodach podczas jednych zawodów, to wspaniała okazja, moi drodzy. Będzie można kombinować sobie tutaj e, łowisko Sokołów, a to z Mazowieckiego już bardziej. E, małe kameralne łowisko zapowiedziało jakieś duże zmiany u siebie, moi drodzy. E, więcej informacji wkrótce, jak to oni sami informują. I wielki napis Power Feder. Czekamy. Czekamy. Ja, jak jestem zawsze w Polsce, to mam tam niedaleko, więc jak coś ciekawego będzie, to proszę o informację. Przyjedziemy, zobaczymy. Koło PZW Opole Elektrownia, moi drodzy. Otwarte zawody Feder, dlatego o nich opowiadam, bo nie to są zamknięte dla, dla koła, a są to otwarte zawody Feder. Pierwszy opolski zimny Feder. No zimowe zawody opolskiego zimnego federka, zbiornik w Śródlesie 2. Jak ktoś chętny, zapraszamy na stronę koła, tam są wszystkie informacje i można działać. No i 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, moi drodzy. Mm -hmm. Mamy. W niedzielę. Tak? To tak, jest. W niedzielę. niedzielę. So niedzielę. W Tak, w niedzielę. My też tutaj w Luksemburgu mamy sztab. Ok z tej Pomocy będę tam. To się działo z nimi. I zwrócić uwagę na to, dlatego że wiele kół. Wiele, wielu YouTuberów, youtuberów wielu tak osób, dalej, tak, tak. Organizują i. Yy, i organizują. Organizują przede wszystkim, wystawiają licytacje. swoje produkty, bądź tak. Organizują licytacje, licytacje czyli dają tak, możliwość no właśnie... spotkania się z kimś, kupienia jakichś produktów. Tak, ale Wszystko są też zawody celu. wędkarskie, moi drodzy. Mhm. Będą organizowane, także jak ktoś tam chce wziąć, cały dochód jest przeznaczany wtedy na woź. Także zapraszamy serdecznie. I tym miłym akcentem do końca świata i jeden dzień dłużej. Tyle z mojej strony. No dobra. No i teraz musimy ten konkurs ogłosić, bo obiecałem no, na początku odcinku. Dobrze, no to słuchajcie. Jeżeli przesłuchaliście nasz odcinek, to prosty konkurs będzie. Kto będzie czeskim siwym fiderem? Poprawna nazwa tego kanału, prosimy w komentarzach. Kto pierwszy, ten lepszy. Bez edytowania. Bez edytowania. Zapraszamy serdecznie dać. do konkursu. Konkurs ogłoszony i jak zwykle za tydzień ogłosimy zwycięzcę i jakaś paczuszka ze spożywką poleci. od jednego z polskich producentów poleci. Albo i nie polskich producentów poleci do Was od nas. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami w kolejnym odcinku RMG Newsa. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Z tej strony Tomek. I Szymon, dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć.